Na pytanie, zadane już po chińsku, jak przygotowuje się do igrzysk, taksówkarz odpowiada, że jeździ powoli i zachowuje się uprzejmie. Wyjaśnia też, że naklejka to przypomnienie, że w czasie igrzysk kierowcy mają co dzień myć zęby, często się kąpać i przebierać. W ten sposób z czasów dawnych przenosimy się do przyszłości. Stare malarstwo przemienia się w światło gwiazd, kolejną część tego widowiska. Jeszcze o igrzyskach w Pekinie. Jedną z wielkich atrakcji, którymi Chińczycy pragną olśnić zagranicznych gości, jest bez wątpienia chińska kuchnia. Z nią nie ma żadnego problemu. Wiadomo, że średnio zdolny chiński kucharz, który ma ogień, tasak i chwilę czasu, przygotuje znakomitą potrawę ze wszystkiego, co chodzi, pływa lub fruwa. Problemem jest jednak bariera językowa. W wielu pekińskich restauracjach pojawiło się menu po angielsku, a w nim na przykład cudownie pachnąca tłusta krowa. Władze natychmiast zajęły się problemem i zaleciły prostotę. Zamiast kurczaki hodowane bez możliwości uprawiania życia seksualnego, należy po prostu pisać bardzo smaczne kurczaki. Sadownicy z gminy Mogielnica ponieśli ogromne straty w wyniku burz i gradobicia. Ceny paliw ciągle idą w górę, kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. O, a teraz nie, to Duńczyk. Oni mają niepotrzebnie, ci Duńczycy, takie same spodenki, no, jak nasi. No właśnie, niepotrzebnie takie same stroje mają, a w ogóle zacznijmy od tego, że ten Duńczyk niepotrzebnie jest w tej grupie, bo nam się myli z tych ujęć dalekich z przemysławem Niemcem. Takich, nie bójmy się słów, z ujęć od pupy nam się myli. Co jeszcze przed nami? Marek Dochnal znów zatrzymany. Sopot Hit Festival, inauguracja już za chwilę. Ale wcześniej wielkie sportowe święto, olimpijski ogień zapłonął w Pekinie. No, zdaje się, proszę Państwa, że to wydanie wiadomości wojenne nieco przysporzyło nam sporo kłopotów technicznych. Ekstraklasa znowu nasza. Ekstraklasa wraca do Canal Plus przez dwa miesiące sezonu ogórkowego. Zamiast potwora z Loch Ness czy paskudy z Narwi straszyli nas raczej posłowie z komisji regulaminowej i nasze piłkarskie władze, które nie mogły dojść do ładu właśnie z Ekstraklasą, ale wreszcie po dwutygodniowym falstarcie jesteśmy na antenie. Już za nami pierwsze mecze Ekstraklasy. Dzisiaj mecz kolejny, mecz dwóch najlepszych zespołów drugiej ligi poprzedniego sezonu. Jesteśmy we Wrocławiu na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Śląsk gra z Lechią Gdańsk. Pan Kazimierz, dzień dobry panie Kazimierzu. Dzień dobry. Musicie państwo wiedzieć, że robiła mu się taka wielka głowa, kiedy myślał sobie o tych wszystkich nowych piłkarzach, o których zaraz będzie musiał mówić, bo rzeczywiście mamy tutaj, pomijając nieliczne przypadki, zawodników, którzy i w jednym, i w drugim zespole grają czy po raz pierwszy, czy po wielu latach przerwy w Ekstraklasie, w pierwszej lidze. No. Reprezentacja Barbadosu. Nie mam innych skojarzeń z Barbadosem, przynajmniej sportowych. Z Barbadosem kojarzą mi się tylko niektóre z mocniejszych napojów. Bawimy się na chłopaki na dystans! Trzymam dlatego chłopaków na dystans, bo mój mąż kiedyś się całował z dziewczyną. No, tak, to jest prawda.
Ja dlatego trzymam chłopaków na dystans, bo kiedyś miałam chłopaka i się kochał z inną dziewczyną i dlatego trzymam chłopaków na dystans. A wiecie, dlaczego ja trzymam mężczyzn na dystans jeszcze? Miałam takiego męża, bo ciągle sobie zmieniałam na innego, bo wszyscy mnie zdradzali. I ten mąż, przyszła taka jego koleżanka, to on zamknął się w swoim pokoju na klucz, ja akurat podsłuchiwałam ich. I on powiedział, że ją kocha i że mnie już nie kocha, a tak naprawdę udawał tylko, że mnie kocha, a kochał tą swoją koleżankę. Dlatego ja trzymam mężczyzn na dystans. Słuchajcie, nie, wizyta u fryzjera na pewno nie jest tylko ścięciem włosów i nie jest tylko kolorem. Jest to poprawianie humoru, naprawianie duszy. No i co, jeżeli jest jesień, to fryzjerze, waszym zadaniem jest zrobić dobrze kobietom. To zajebiście. Brodawka wyrastająca najczęściej na ręce. Kaktus. Kurzajka. Trzyletni Fraser i trzyletnia Katie wypróbują niezwykłe metody, które pomogą im uniknąć pułapki otyłości. Nadal są rozkosznie nieświadome swojej wagi i niewiele wiedzą o jedzeniu. Moje ulubione warzywa to udka kurczaka. To nie są warzywa. Właśnie, że tak. Podpowiadać? Pierwszą literką? Tak, proszę. Gramy. Podpowiadam literą A. Taba. Jak? Taba. Nie. Ba. Bata. Inna. Ba. Ta. Tabu. Tabu. Ojej. Tabu. Nie. Niedobrze, niedobrze. To nerwy? Nie wiem, coś mnie okupiło, że dwa A widzę. Ja widzę jedno. No bo było A podpowiedziane, tak? Tak. No, a było podpowiedziane, a trzy pierwsze litery były bat, więc powinno być, tego U nie powinno być. Oj, oj, oj. Ale zgadłeś. Masz 33 sekundy teraz na rozwiązanie. Uwaga. A ja bym miał to U, to bym miał szybko. Jakby to byś miał szybko. Tak. Bo to dodam ci, że ostatnia literka w ostatnim słowie będzie. To w ramach ułatwienia.